Witam Państwa serdecznie w swoim sobotnim cyklu z mojej półki i będzie to w żaden sposób niezwiązane ze świętami Bożego Narodzenia, bo teraz na święta wszyscy coś o świętach, to ja, to ja nie o świętach, to ja jak zwykle o swoich ulubionych pisarzach, ponieważ w zeszłą sobotę nie mówiłem, bo mówiłem o czym innym, jak mogą Państwo sprawdzić na kanale, to dzisiaj aż o trzech ulubionych pisarzach, których jedna cecha łączy cecha szczególnie wzbudzająca mój podziw. Odwaga, ogromna intelektualna odwaga. Pierwszy z nich, zacznę od anegdoty. Zanim jeszcze Państwu powiem, o kogo chodzi, może się z tej anegdoty sami domyślicie. Kiedy przyjechał do Polski po raz pierwszy, bo mówimy o obcokrajowcu, ale żyjącym współcześnie, to już dość dawno była, jak wyszła jego pierwsza sławna książka, wzbudziła ogromne zainteresowanie, także moje. Z tą on, on był akurat na targach książki w Warszawie, w które się wtedy jeszcze w Pałacu Kultury odbywało, więc ja pognałem tam, ustawiłem się w ogromnej, naprawdę ogromnej kolejce na półtorej godziny stania, to mogło być 200-500 osób, nie wiem, naprawdę zawinięta. Bardzo długa kolejka, odstałem ją. E, autor siedział, z, podpisywał, każdemu wpisywał dedykację. dlatego długo to trwało, z każdym dwa słowa zamieniał, jeżeli ten coś zapytał, więc ja też skorzystałem z okazji, zapytałem o jakiś szczegół dotyczący czołgu BT-7. Przyznam, że już sam w tej chwili nawet nie pamiętam, naprawdę była to dość szczegółowa sprawa, ale pisarz y, jako czołgista zawodowy, y, który zresztą w swojej książce o tym właśnie czołgu dużo pisze, bo jest on ważny dla jego wywodu, odpowiedział mi No i tyle. Wróciłem szczęśliwy z dedykacją na książce do domu. Potem kupowałem jego następne książki, a potem minęło dobre 5 lat. I znowu przyjechał ten pisarz do Polski. Tylko ja już wtedy byłem dziennikarzem telewizyjnym w programie Kawa czy Herbata, więc wziąłem kamerę skawy czy herbaty i umówiłem się przez wydawcę na wywiad, pojechałem do niego na wywiad, wchodzę, kłaniam się, mówię dzień dobry, nazywam się, a on mówi tak, tak, pamiętam pana, pan się nazywa Rafał Ziemkiewicz, spotkaliśmy się 5 lat temu na targach książki, pytał pan o jakieś tam, właśnie tutaj dokładnie powiedział, o co pytałem. Moja mina musiała być dość zaskakująca, bo no, mój rozmówca zaśmiał się, mówi no cóż, ja szpion. Czemu się pan dziwi? Jego tego uczyli. No więc, y, jeśli miałem do, wątpliwości co do tego, że Ilia Bogdanowicz-Rezun, który y, pod pseudonimem Wiktor Suworow y, publikuje swoje książki, y, to rzeczywiście jest wykwalifikowany szpion, no to zupełnie przy okazji niechcący miałem z jego strony m, pokaz, co to znaczy być szpiegiem i co to znaczy mieć pamięć zawodowego szpiega. Ale nie o szpiegostwie będę mówił. Będę mówił oczywiście o jego genialnym w swym odkryciu cyklu Lodołamacz. Dzisiaj to to jest, może się wydawać łatwe, no ale tak niestety jest, że każda herezja kończy jako banał. To, co dzisiaj nam się wydaje niczym, kiedyś było ogromną odwagą. Leszek Jęczmyk taką anegdotę zawsze opowiadał o człowieku, który uchodził za największego antyfaszystę w Niemczech, ponieważ na imieniny Hitlera zawsze wywieszał najmniejszą flagę ze swastyką i wszyscy wiedzieli, że on jest strasznie anty a potem oczywiście traktowano go tak jak wszystkich innych, no bo co, wywieszał na imieniny Hitlera flagę, wywieszał. Więc wyobraźmy sobie, czym była, namawiam Państwa, sobie, czym była odwaga Wiktora Suworowa w momencie, kiedy on swoją książkę Lodołamacz ogłosił. Kiedy wszyscy profesorowie, wszystkie wyższe uczelnie, wszyscy historycy, wszystkie filmy na rozmaitych discovery, Cała, cały dyskurs, no po prostu cała narracja, opowieść o II wojnie światowej była zgodna wszędzie w jednym punkcie. Związek Radziecki, pokój miłujący, który nie szykował się w ogóle do wojny, został z znienacka napadnięty, zdradziecko napadnięty przez Hitlera, dlatego właśnie poniósł tak wielkie, straszliwe straty, no ale dzięki pomocy aliantów zdołał zatrzymać tę zdradziecką, haniebną napaść i Sprawiedliwość zwyciężyła. To była część, to była podstawa, jakby trzpień taki, na którym trzymała się fałszywa opowieść, żywa do dziś, ale i dzisiaj już za sprawą Suworowa i wielu innych korodująca. Opowieść o II wojnie światowej napisana w Norymberdze. O tym, że był straszny, najstraszliwszy w dziejach zbrodniarz i przeciwko temu zbrodniarzowi zjednoczyli się wszyscy dobrzy na świecie i to porozumienie, ten alians szlachetnych aliantów ze zbrodniarzem zwyciężył. No i to była heroiczna walka dobra ze złem i do dzisiaj jesteśmy winni podziw tym, którzy wygrali, bo to co oni zrobili, to zrobili dobrze. Tyle jest warta ta narracja, opowieść powinna brzmieć zupełnie inaczej. Był jeden wielki, straszny bandyta w Związku Sowieckim, nazywał się Stalin. Był drugi, pomniejszy bandyta, Hitler, który go naśladował. I temu pomniejszemu bandycie zresztą udało się tylko dzięki temu, że Stalin mu pomógł. pomógł. Po od początku miał sprytny plan, że on tym Hitlerem rozwali Europę, a potem wbije mu nóż w plecy i go załatwi. Skąd się wziął Hitler to najprościej i z genialną trafnością powiedział Roman Dmowski, napisał. Do bolszewików wyszedł wtedy pan Hitler ze swoimi nazistami i rzekł: Wasz program nam się bardzo podoba, przejmujemy go w całej rozciągłości, tylko z jedną różnicą, że to nie wy nas wymordujecie, tylko my was. I to była cała jedyna różnica między nazizmem a komunizmem, ale komuniści Zgodzili się na to, żeby Hitler doszedł do władzy, dlatego Stalin poszczuł komunistów przeciwko socjaldemokracji. Bez tego Hitler by nigdy do władzy nie doszedł. Dlatego Stalin udzielał ogromnego wsparcia materialnego Hitlerowi. Dlatego, jak leciały z Messerschmitty i Heinkley Dornier na Anglię w czasie bitwy o Wielką Brytanię, to wszystkie leciały na ruskiej benzynie, którą od Stalina Hitler dostał, żeby mógł w ogóle te wojny prowadzić. No dlatego wcześniej Stalin zawarł Pakt Ribbentrop-Moroc. O motow, przepraszam, krótko mówiąc, cała historia była zupełnie inna. Cała historia była historią dwóch bandytów, dwóch bandytów, którzy zawarli porozumienie o podziale świata między siebie. I to porozumienie było bardzo logiczne. Hitler sobie bierze Europę, Francję, na której mu szczególnie zależało, Anglię, całą Europę bierze dla siebie. Stalin niech sobie weźmie całą resztę. Perłę w koronie brytyjską. Indię, niech sobie bierze Afganistan, niech sobie bierze Iran z roponośnymi polami. To wszystko, co do imperiów europejskich, kolonialnych należało. Niech on sobie zabiera świetny deal. Byłby świetny, gdyby Stalin był carem Rosji i myślał o imperializmie rosyjskim, ale Stalin był szczerym, autentycznym komunistą i autentycznie spadkobiercą idei Lenina, nie kłamał w tej dziedzinie. Jemu chodziło o światową rewolucję. W związku z czym, kiedy już ten deal zaczął działać, to nagle Hitler się skapował, że zaraz go Stalin nożem walnie w plecy. W związku z czym rzucił mu się do gardła rozpaczliwie i beznadziejnie. A, a, a co wtedy zrobili zachodni demokratyczni alianci? Odkupili w tym przedsiębiorstwie bandyckim, które miało zająć cały świat, odkupili udziały Hitlera. Od Stalina. Oni zastąpili Hitlera w tej spółce Hitler-Stalin. Zamiast spółki Hitler-Stalin do opanowania świata, powstała spółka Roosevelt-Churchill-Stalin do opanowania świata. Churchilla tam troszkę wydutkali. Roosevelt ze Stalinem świat między siebie podzielili, i żeby to wszystko przyklepać, złożyli proces norymberski. Po co był w ogóle proces norymberski? Wyłącznie po jedno. Po to, żeby stworzyć tę narrację, że Związek Radziecki nie przygotowywał się do wojny, że napaść Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, na Finlandię, na kraje bałtyckie, na Besarabię później, że to wszystko nie było przygotowaniem do wojny, w ogóle tego wszystkiego nie było. I taką narrację stworzono, ponieważ potęga wspólna Roosevelta i Stalina była tak wielka, że cały świat został zalany, wszystkie mózgi zostały zaklepione, zasklepione w tym, no bo jakżeż było protestować, widzieliście obozy koncentracyjne, widzieliście co Hitler zrobił, widzieliście obozy, gazo komory gazowe, no jak, jak można wątpić w jedynie słuszną narrację, a tu wyszedł taki, jak on sam powiedział, duraczok jak z ruskiej bajki i jako szpion którego nauczono zapamiętywać wszystko i kojarzyć wszystko ze sobą, czytał sobie takie księgi pamiątkowe rosyjskich dywizji, bo wszystkie dane zostały sfałszowane, wszystkie archiwa zostały zamknięte, ale jedna rzecz w Związku Sowieckim przetrwała no bardzo niewielką skalę, ale wszystkie te dywizje, pułki wydawały swoje pamiątkowe księgi, i tam było napisane szlak bojowy. Gdzie taka dywizja była w czerwcu 1941 roku? I Suworow sobie latami kojarzył. Ta była tu, ta była tu, ta została w tym roku sformułowana, wszędzie były te daty, i z tego nagle zaczął mu wychodzić obraz wielkiego, totalnego fałszu, w którym cały świat żyje. Świat cały żył w niewiedzy podstawowych faktów, a te fakty można było zrekonstruować. No ale fakty. Kiedy ktoś nagle powiada, że król jest nagi, kiedy wszyscy temu królowi wierzą w to, że on jest ubrany, los takiego człowieka nie jest łatwy i Suworow łatwego losu nie zaznał. Chociaż z tych trzech, o których tutaj mówimy, to on muszę powiedzieć, i tak miał stosunkowo najlepiej. No, ponieważ swoje książki ogłosił już po tym, jak y, zdołał się wydostać z, z raju sowieckiego, uciekł do Anglii, był pod ochroną brytyjskiego wywiadu. Wykładał zresztą na zachodnich uczelniach wojskowych ucząc o tym, jak działa KGB, a przede wszystkim jak działa GRU, w którym, w którym był on dość istotnym trybikiem. I łatwiej było mu pisać takie książki niż komuś, kto demaskuje wielkie kłamstwo, będąc poddanym, jakby podatnym na, 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 na ciosy obronę ze strony tego wielkiego układu, na który się zamachnął. No i tak, książki Wiktora Suworowa, tu mam akurat Ostatnią Republikę, to jest pierwsza odważna rzecz do czytania w święta, do czytania zawsze, kiedy chcecie Państwo, ale ten autor jest jeszcze bardziej odważny. Ja wiem, że dzisiaj akurat Sławomir Cęckiewicz walczy z chorobą, mam nadzieję, że... E, Moje wszystkie dobre myśli do niego mam nadzieję, że szybko tę paskudę koronawirusową pokona i niech to co powiem teraz też mu w tym ulży, ale tu macie państwo przykład takiej odwagi, na jaką się naprawdę nie zdobył nikt chyba od czasów wojny światowej, a i ci, którzy na wojnie się na nią zdobywali też Inna to była odwaga i może łatwiej im to przychodziło w tamtych okolicznościach. Sławomir Cęckiewicz wspólnie z Piotrem Gontarczykiem, któremu też trzeba tu oddać hołd, ale Gontarczyk był tylko autorem, że tak powiem, współczesnej części tej książki, czyli tego jak Lech Wałęsa, gdy został prezydentem, usiłował zniszczyć i prawie mu się udało wszystkie archiwa. Pokazującą prawdę o jego rzeczywistej działalności. Natomiast to właśnie Sławomir Cęckiewicz był motorem napisania tej książki, która też w momencie, kiedy wałęsa był u szczytu wpływów i sławy, kiedy wszystko było tu na jego skinienie, wszystkie służby specjalne, ta książka była jeszcze większą odwagą intelektualną niż ta odwaga, którą wykazał się suworo, wrzucając w imię prawdy wyzwanie całemu. Kłamstwu norymberskiemu i całemu kłamstwu mitowi II wojny światowej, jako szlachetnej krucjaty, która świat demokratyczny ze szlachetnym Związkiem Radzieckim połączyła w walce ze strasznym Leninem. Sławek Cęckiewicz, z tego, co mi wiadomo, do swego odkrycia dochodził trochę podobnie jak Suworow z tymi, z tymi księgami pamiątkowymi sowieckich dywizji. Patrzcie państwo, jak. Pan Bóg czasem rzuca nam takie wyzwanie, że jakiś drobiazg rzuca jakiś okruch przed oczy i my go możemy udać, że go nie widzimy. Ale tak wierzę głęboko, że nasze życie tutaj służy temu, żeby nas wypatrzono z góry, o ten preparat się jakoś szczególnie udał, zwróćmy na niego uwagę. No więc, jeśli chcemy być wypatrzeni z góry, to gdy błyśnie nam taki okruch przed oczami, trzeba iść za tym okruchem prawdy. Sławomir Cęckiewicz badał po prostu archiwa esbeckie tych tajnych współpracowników, czy tych spraw operacyjnych, bo chyba zaczęło się od rozpracowań prostych robotników ze Stoczni Gdańskiej, których SB po roku 70. przez długi czas rozpracowywała, a potem stwierdziła koło 74-76, że stocznia jest spacyfikowana, nawrót nie grozi, w związku z czym ograniczamy działania na tym kierunku i wtedy spakowano w paczki, zarchiwizowano Sprawy dotyczące tych rozpoznawanych wtedy, śledzonych przez SB, rozpracowywanych, przepraszam, przez nich pracowników stoczni. I dzięki temu czyściciele Wałęsy nie zdołali tego znaleźć. A historyk zaczął badać te donosy agenta Bolka, wyjątkowo szkodliwego. Na tego donosił, na tego donosił, rozmawiał z tymi ludźmi, na których donoszono, i nagle zaczęło wychodzić straszna prawda z tego, że ten jedyny, który mógł być Bolkiem, jedyny, który mógł mieć tę wiedzę, który donosił, to był Lech Wałęsa. Ten wielki Lech Wałęsa, którego cały świat podziwia, którego wszyscy uważają za symbol oporu, który w 1989 roku odegrał rolę dyktatora całej wielkiej rewolucji solidarnościowej. W Stanach Zjednoczonych to chyba do dzisiaj jeszcze wierzą, że to porządny człowiek był i wielki przywódca. Zresztą tak myślę, w Stanach Zjednoczonych to mamy wyjątkowo przegwizdane, bo trzech najbardziej sławnych Polaków to jest Kapuściński, który się okazał oszustem, zamiast reportaży pisał z myślenia powieści i to jeszcze pod dywektando sowieckie. Kosiński, który już był mega oszustem, na dodatek plagiatorem, nawet nie, nie pisał swoich książek, tylko korzystał z usług tak zwanych murzynów, jak to się wciąż w Polsce politycznie niepoprawnie nazywa. Na no trzeci sławny to Wałęsa właśnie. Tylko papież i Stanisław Lem troszkę ratują naszą reputację w Ameryce, ponieważ tak to co sławny Polak się okazuje być kim innym niż naprawdę. No ale tak, nie przestraszył się Sławomir Cenckiewicz tego, że wielki, wielki i Wałęsa i cały mniejsza o Wałęsę. Ten człowiek już dawno tę drogę od zera do bohatera i z powrotem przemierzył. I on już dawno jest zerem jakim był, ale cały znowu mówię o trzpieniu, na którym trzyma się wielkie kłamstwo. Cały ogromny obóz trzyma się na tym jednym założycielskim kłamstwie. Że kiedy siedli do Okrągłego Stołu, to z jednej strony. Byli przedstawiciele ustępującego reżimu, ale z drugiej strony był tylko nie mówcie, że solidarność. Bo wielu Polaków se dało tak nakręcić w głębi, że mówi, że w 89 z Solidarnością rozmawiano. Nie było że z solidarności, był komitet obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie, a ten komitet obywatelski pochodził całkowicie z wyboru Lecha Wałęsy. I tych, których on do Sejmu wsadził i do Senatu, wtedy też sobie sam absolutnie wybrał Lech Wałęsa powiadam, był dyktatorem, czasami mu się nie udało, no dał się ob, 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 omisiować, jak to dzisiaj w sferach politycznych mówią, mając na myśli Misia Kamińskiego, mistrza Lizusostwa, ale dał się wcześniejszemu mistrzowi Lizusostwa, Michnikowi, omisiować czy omichnikować i dał mu gazetę, czego potem pewnie bardzo, bardzo żałował, więc nie wszystkie te decyzje były trafione, potem miał bunt na pokładzie, no bo kamaryla, na którą postawił się szywko nie mu zbuntowała, więc wtedy Inną kamarylet, ale co nas to wszystko obchodzi? Kiedy znamy prawdę, która się wyłoniła z tych najpierw z tych okruszków znalezionych przez Cęckiewicza w zarchiwizowanych sprawach rozpoznania robotników ze Stoczni Gdańskiej, kiedy tam y, tę prawdę znamy, no to staje wielkie pytanie zaraz, to aktem założycielskim kraju, w którym żyjemy, państwa, które zbudowano, y, nie jest. Umowa zawarta między dyktatorami ustępującą władzą a przedstawicielami rewolucji, tylko między dyktatorami a ich własnym agentem kapusiem ich tajnej policji. To nie jest wcale taka jednoznaczna historia. Być może o historii Lecha Wałęsy należałoby nagrać osobny wykład, chociaż. On tego delikatnie mówiąc nie ułatwia, ponieważ właściwie każdy dzień przynosi jakieś nowe kłamstwa, jakieś nowe cuda niewidy wersji, które on zmyślił ze już 500 tysięcy. Ale jedno trzeba przyznać prawdopodobnie, kiedy mówi, że ich oszukał, a to czasem się powtarza, oszukałem ich o co chodzi, przecież oszukałem komunistów, to jest prawda. On nie był agentem. Wiernym. On był agentem, który kapował wtedy, kiedy miał z tego zyski, natomiast w pewnym momencie zaczął grać, a w pewnym momencie przyjął przekonanie go ogarnęło, że on wygra z tymi, wydudka tych swoich mocodawców i on się stanie ich mocodawcą. Co się stało w pewnym sensie? W no Mniejszą o Wałęsę, no jak powiedziałem, człowiek, który drogę od zera do bohatera przemierzył w tę i z powrotem, człowiek, który absolutnie wszystkich okłamał, okłamał i Solidarność, i, i, i wcześniej Wolne Związki Zawodowe, Okłamał i komunistów, okłamał ich cały świat, i media poza jedną Orjaną Falaci, która szczerze mówiąc od razu się na tym człowieku poznała, w związku z czym uznano ją też za wariatkę, jak, jak, jak wszystkich. Okłamał potem Lami Kaczyńskich i, i, i centroprawicę, na której się oparł Geremka. Z jego ludźmi też okłamał, i wszystkich wydutkał, i na końcu sam siebie wydutkał. Bardzo ciekawa biografia, tej biografii nikt jeszcze nie napisał. Natomiast przypomnę, Sławomir Cęckiewicz napisał niezwykle odważną książkę, po której opluwano go no tak jak Suworowa, wyszydzano go, śmieszano, nawet o tym już nie powiedziałem, tak jego opluwano, mieszano z błotem, yy, szkodzono mu na wszelkie sposoby, chociaż nikt ani jednego fakciku zawartego w tej książce nie był w stanie podważyć tak doskonały warsztat historyczny przeciwstawił Cęckiewicz temu potężnemu zmasowanemu kłamstwu i temu aparatowi, który miażdżył mózgi. Przyznaję, ja też miałem mózg zmiażdżony przez to, jak pierwszy raz usłyszałem, że Hanna Walentynowicz, świętej pamięci, mówi, że Wałęsę do dostocznie dostarczyła motorówka marynarki wojennej. No to sam niech mi pan Bóg wybaczy i ona która tam już u niego jest, bo się, no wariatka kompletna, no jak można takie bzdury mówić, no przecież to jakby mówić, że Ziemia jest płaska, prawda? A nie, jednak się okazało, że nie było płotu, że go dostarczono i mimo, mimo, że wszystko było wiadomo, to świat nie chciał wiedzieć. I tak samo jak było z... Suworowem, wszystko pokazał, tak, tu, tak wojska stały, tyle miał czołgów Stalin, tyle miał tego, tyle tamtego, jedno jedyne wyjaśnienie, to on chciał uderzyć na Hitlera, Hitler dwa tygodnie wcześniej napadł na niego i dlatego mu spuścił tak straszliwe bęcki i cały świat to znał i to właściwie już w gazetach z 1941 roku były te wszystkie fakty, no tylko oczywiście kto by tam wierzył hitlerowskiej propagandzie, ale świat nie chciał wierzyć, ja też, tego ofiarą padłem, dlatego dzisiaj y, bardzo jestem ostrożny wobec wszystkich oczywistych oczywistości i Państwa też do tego zachęcam, żeby każdą taką oczywistość nie wyśmiewać, nie wyszydzać, tylko pomyśleć zaraz, zaraz, czy aby na pewno. Czy aby na pewno to, że cały świat wie, że Lech Wałęs jest legendarnym, wielkim przywódcą, nie znaczy, że tak naprawdę jest to zwykły kapuśc cwaniaczek, który się załapał na wiatr historii, jak zręczny surfer, albo proszę, po prostu jak kawałek lżejszy od wody są w, w, w substancji, która w związku z tym wypływa na, na wielkiej historycznej fali. Ale, proszę Państwa, nawet odwaga Sławka Cęckiewicza z całym szacunkiem dla niego to niewiele w porównaniu z odwagą największego z tej trójcy i pisarza którego czcić będę zawsze i, i zawsze będę zachwycony, jeśli nawet nie jego pisarstwem, które też jest znakomite, to jego niewiarygodną twardością w dochodzeniu do prawdy, bo jak sam mówił, tylko prawda jest ciekawa. Po tej maksymie Państwo poznali, kogo mam na myśli. Józef Mackiewicz. A to nie jest książka Józefa Mackiewicza, to jest książka nieżyjącego już niestety święte pamięci Grzegorza Eberharda o Józefie Mackiewiczu, którą bardzo polecam, także i książkę Witolda Boleckiego, a to już bardziej literaturoznawcza książka, a to jest książka o, o życiu, Jaka niewiarygodna odwaga tego człowieka, i jaka cena, którą zapłacił za to, żyjąc w poniżeniu, mając przeciwko sobie wszystkich, bo nienawidzony był nie tylko przez komunistów, ale i pośmiertnie szkodził mu, Adam Michnik, jak tylko mógł, bo nazywając go zoologicznym antykomunistą, też było po tym, jak Michnik porzucił maskę antykomunizmu, szkodził mu straszliwie Jan Nowak Jeziorański. To jest do dzisiaj niewyjaśniona plama na się byłego dyrektora yy, Wolnej Europy. Dlaczego z taką nienawiścią odnosił się do tego wielkiego pisarza, że starał się zniszczyć go finansowo, żeby odciąć go od wszelkich możliwych źródeł najdrobniejszego zarobku i nie tylko jego, ale nawet przyjaciół, nawet ludzi, którzy się nie odcinali i nie nienawidzili Mackiewicza, usuwał z Wolnej Europy. Na imigracji nie miał Mackiewicz lekkiego życia. Utrzymywał się z zasiłku niemieckiego, który był przeznaczony dla przestępców, ponieważ okazało się, że to jedyny sposób, gdzie ludzie, którzy chcieli mu pomóc, jedyne co mogli mu pomóc, to mogli pomóc tylko w taki sposób, że załatwili taki właśnie zasiłek, który w Niemczech w zasadzie wypłacany był przestępcom wypuszczonym z więzienia, jeśli oni nie mogli sobie znaleźć żadnej pracy. I ten największy z Polaków z jakiegoś nędznego niemieckiego zasiłku żył do śmierci w nędzy. Po prostu w nędzy, dlatego, że nie chciał się wycofać z ani jednego słowa, które napisał, bo każde, nawet jeśli się mylił, to każde z tych słów było prawdą. I prawdą było nie tylko, że komunizm był zły, co już nawet na emigracji nie było tak jednoznaczne, bo przecież heglowskie ukąszenie i lewa, lewicowe przekonanie o determinizmie dziejów, że no, komunizm wypaczenia, wypaczenia to były złe, ale to jednak wypaczenia, bo sama idea, nie sama idea. Z szatańską, łajdacką ideą, najgorszą na świecie. A kapitulantwo wobec tej idei też jest podłe, i dlatego pisał Józef Mackiewicz o głupocie dowódców Armii Krajowej. I dlatego pisał o podłości Watykanu, który w cieniu Czerwonej Gwiazdy się znalazł, i za to go nienawidzono. Spotkał go zresztą los najstraszliwszy: bo został zabity przez tajne służby po śmierci. Po swojej śmierci, yy, Mackiewicz ciągle jest właściwie nieobecny, ponieważ dał się, często tak jest, że ludzie starzy, zwłaszcza w tak tragicznej sytuacji życiowej i tak e, mocno atakowani, dają się komuś opętać e, i, i dał się Józef Mackiewicz opętać takiej pani, której nazwiska nie warto nieśmiertelniać i wspominięcie praw swojej córki do dziś żyjącej, no, ponieważ żyła ona tutaj pod e, rządami sowieckimi przekazał prawa autorskie innej osobie. Ta osoba, niektórzy mówią, że jest wariatką, ja myślę, że nie jest wariatką, że realizuje misję jakichś służb, których już nie ma, ale ta osoba wykorzystała i wykorzystuje do dzisiaj to, że ma wyłączność na prawa autorskie Józefa Mackiewicza do tego, aby nie wydawano Józefa Mackiewicza. Uniemożliwia jego wznawianie, uniemożliwia jego przekłady, wznawianie uniemożliwia wydania krajowe pod kretyńskim pretekstem, że Józef Mackiewicz by sobie tego nie życzył, bo powiedział, że póki komunizm, to on nie chce w Polsce, żeby jego książki drukowano. Ale już komunizmu nie ma, już cenzury. Nie ma też, a ona no, tu nagle takiego argumentu używa, więc w homeopatycznych nakładach w Londynie się ukazują książki Mackiewicza. No ale już o tym, dlaczego uniemożliwia przekłady, dlaczego uniemożliwiła zrobienie filmu według prozy Józefa Mackiewicza, o, to, to już nawet nie próbuje ta osoba tłumaczyć. To jest hańba dla państwa polskiego, że Sejm Polski nie zaingerował w tej sprawie, nie uznał praw do spuścizny Józefa Mackiewicza. Za dobro narodowe, które po prostu ustawowo powinno zostać tej osobie odebranej, z pominięciem brytyjskich sądów, w których ona wygrywa i wygrała sprawowitą spadkobierczynią z córką. Trudno. Tak jest, jak jest. Józefa Mackiewicza ciężko czytać, ale właśnie dlatego ciężko znaleźć, ale właśnie dlatego trzeba go znaleźć. Trzeba też przeczytać tę książkę świętej pamięci Grzegorza Berharda, którą też przy okazji polecam. Ta książka też jest w homeopatycznym nakładzie Biblioteka Solidarności Walczącej. wydał tę świętej pamięci Kornel Morawiecki. Żadne większe wydawnictwo nie chciało, tak jak żaden sejm się nie chciał z sprawą Józefa Mackiewicza zająć, no bo po co, on tylu ludziom nadepnął na odcisk. A ja właśnie kocham tych, którzy mają odwagę nadepnąć, nadepnąć na odciski, jeżeli wiedzą, że coś jest prawdą, to powiedzą tę prawdę, bo to jest ich misja, bo to jest misja pisarza i za to mają honorowe miejsce na moich próbkach, wiem, że to jest żadne wyróżnienie, za to ich kocham, szanuję i cenię i bardzo Państwa proszę, szukajcie właśnie takich rzeczy w książkach. Nie dajcie się zwodzić błyskotkom. Oj, ale zaczynam jakieś morały mówić, a to nie, nie o morały chodzi, chodzi o ciekawość, o obudzenie Państwa ciekawości. Koniecznie, koniecznie zobaczcie, jak wygrał ze światem Wiktor Suwarow, jak wygrał ze światem Sławomir Cęckiewicz, no bo już. Dzisiaj nikt poza totalnymi psycholami, którzy wypierają fakty z głowy i powtarzają, sobie, a dla mnie Lech Wałęsa jest bohaterem. A dla mnie Lech jest bohaterem. Tak, można sobie tak mówić. A dla mnie żelazo jest lżejsze od wody. Jak wrzucę do wody, to będzie pływało. A fortepian ma skrzydła i się będzie unosił w górę. Guzik mnie obchodzi, co dla ciebie. Fakty obiektywne potwierdzone dziesiątkiem dokumentów i wszelkimi możliwymi dedukcjami Ech, są. Jasne dla każdego, a to, że Wałęsa kłamie i daje się przyłapywać na kłamstwie, co drugie zdanie, to już jest tylko wisienka na torcie. To, że Stalin atakował pierwszy na Hitlera i że to Stalin wywołał wojnę światową, to on powinien być powieszony wyrokiem sądu międzynarodowego w Norymberdze, a nie jakieś tam drobni pomagający jego, jego naśladowcy. To też dzisiaj chyba dla wszystkich, którzy przyjmują do wiadomości fakty jest oczywiste. No i to, że miał Józef Mackiewicz rację co do natury komunizmu i co do natury kolaboracji z komunizmem, to też chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, więc zwycięstwo jest dane ludziom odważnym. Czasem bywa to, jak w wypadku Mackiewicza, zwycięstwo z zagrobu, ale to zwycięstwo przyjdzie. Cóż mogę powiedzieć poza zacytowaniem: nie lękajcie się.